dajmy z siebie wszystko i nie spuszczajmy koncentracji, żeby nie przeoczać ważnych rzeczy. 5 winów na dzisiejszym streamie powinno zostać zrobione. Wychodzę, mamy potrzebne dowody. Wejdziemy na razie z kadzidłem. Albo dobra, no dobra, wezmę już termometr. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś chory demon i nagle nie będzie sytuacji, w której... Co się stanie, jak bijesz 20 min streaka? Sam nie wiem, nie? To już zależy od skawy, co się wtedy stanie. Dobra, słuchajcie, nie pada śnieg, więc w samym domu nie powinno być mega zimno. Sprawdzam sobie tyle pokoi, ile jestem w stanie po drodze do breakera. Mam nadzieję, że nagle nie okaże się, że to jest demon i że nie wejdzie mi po prostu losowo na twarz teraz. Że nagle nie będzie hanta i nie umrę na początku rundy, bym się popłakał. Wtedy to albo taje, albo demon, albo mimik. Dobra, mamy breaker, super. Duch jest prawdopodobnie u góry. O tyle dobrze, że chodząc po tym dole i szukając breakera, sprawdziłem wszystkie możliwe pokoje, nie? Tu mamy kość, ale to nas nie interesuje. Mamy znaleźć ducha, nie się bawić w jakieś zdjęcia. Pewnie wiele z was wie, bo jeżeli oglądacie Fazmofobię od dawna, że ta mapa to jest moja zmora. Bo tutaj tak często są duchy na tym korytarzu i nie da się sprawdzić dowodu, że to jest nie do pomyślenia. Ale w ogóle naprawdę, naprawdę bardzo często duchy na tej mapie są na korytarzu i w tamtym pokoju na końcu domu. Dziwne to jest. Ej, no ale nie gadajcie, gdzie jest jakakolwiek niższa temperatura? Tutaj jest 10, może gdzieś było 7, gdzieś chyba było 7, tam mogłem może zakoczować, nie? Bo zwróćcie uwagę, że chodzę po całym domu i wszędzie jest taka sama, ale gdzieś było 7. W garażu było 7, okej. Tu też jest 7, patrzcie. Tu też jest 7, no i 6 i 9. Jaką decyzję podjąć? Nie wiem, gdzie jest duch, nie wiem, gdzie jest duch. Przenieśmy, ile jesteśmy w stanie dowodów tutaj. Dobra, i teraz pytanie, gdzie jest ten duch? Czy on jest w garażu, tak jak podejrzewaliśmy? Bo wszędzie jest temperatura stosunkowo wysoka. Nigdzie, przeszliśmy cały dom i nigdzie nie ma naprawdę konkretnie niskiej temperatury. Jak już, to właśnie w tym pokoju na końcu domu, nie? Dzięki za gifty na TikToku, bracia. Nie jestem w stanie tego czytać, ale doceniam wsparcie. 7? Nie, nie, no jest, no, no patrzcie, patrzcie śmiecia, nie? Mam kadzidło, mam zapalarę, dobra, trzeba o tym pamiętać, trzeba, matko, czy ja powiedziałem zapalara? Trzeba o tym pamiętać, okej, 5 stopni, 4 stopnie, no i jest tu, i mówiłem, zobaczcie, zawsze, zawsze. Bardzo dużo rzuca, mam kadzidło, dobra, mam kadzidło, jestem bezpieczny, spokój, dużo, dużo dotykał, bardzo dużo dotykał. Dziękuję. Skawa. 3 złote. Dziękuję ci bardzo. Nie smuć się, Nathan, nawet jeśli byś przegrał, to pamiętaj, cosplay duszka będzie robiony. Ha, no tak! Ej, wiecie, że jak nie zrobię 20 win streaka do 7 października, to ja będę robił cosplay ducha? Ale prawda jest taka, że ja i tak zrobię ten cosplay ducha, nawet jak wygram, wiecie jak jest? Mam kadzidło, jest stabilnie. Weźmy to i weźmy to. Dobra, spokój. Korki są włączone. Temperatura. Nie ma tu mrocznego oddechu, zmienił pokój. Dobra, spokojnie, spokojnie, skupmy się, skupmy się. Gdzie? Tutaj. Hunt, hunt. Bardzo słabo go słychać. Ej, ciekawe, czy to znowu nie mining. No, podejrzewam, podejrzewam. Ej, a kiedy jest Halloween? Może na Halloween bym się przebrał. 31 października może zrobimy ten cosplay ducha, co wy na to? I zrobimy noc horrorów. Ej, moim zdaniem to zajebiste będzie. Dobra, dobra, ale skupmy się teraz na grze. Dobra, 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 dobra. Przeniosłem wszystkie dowody. Duch faktycznie na tej mapie bardzo często jest... Ej, znowu zmienił. Jest tutaj 6 stopni. Ale dużo zmienia, patrzcie! To jest przeklęta jest ta mapa. Teraz jest tu znowu, ej. 4 i 9 było. Ale tu jest na tyle niestabilna temperatura w tym pokoju, że prawdopodobnie nie da dowodu. No niemożliwe to jest. Zawsze na tej mapie duch jest albo tu i nie da się znaleźć dowodu, albo tu. Ale tu dopiero zaczyna dawać dowody po jakichś 20 minutach gry. No dobra, jest mroźny oddech, dawaj, dawaj. Nie przyspieszył, to nie Jean, odznaczmy Jeana. Ale się obstrałem, na mordzie mi prawie się ten. Ja już byłem pewny, że to jest koniec. Ej, przysięgam, jestem... Raczej nie mining, raczej nie mining. No dobra, straciliśmy kadzidło, proszę, żeby nastawić stoper. Mam nadzieję, że ktoś nastawił w momencie, w którym faktycznie to kadzidło spaliłem. Byłoby zajebiście. Nie Shade, Gorillo Jean. Dobra, weźmy te rzeczy. To coś jeszcze by się przydało, może... Może jeszcze jedno kadzidło, tak dla pewności. Dobra, odpalił ktoś stoper dosłownie jak był hunt, tak? Jeana wykreślam. Gorillo też, bo zmienia pokój regularnie. Gorillo nigdy nie zmienia pokoju. To dobrze, bo Gorillo jest poniekąd uciążliwym duchem. Dlatego, że trzeba stać w vanie, w samochodzie trzeba stać i sprawdzać przez kamerę, czy nie ma doców. Znowu nie ma ducha, zobaczcie, cały czas zmienia pokoje. Teraz nie ma go ani tu, ani tam.
To gdzie jest? Tu jest 19 stopni, jasny gwint. 18, dobra, skup się na tam, skup się, nie stresuj się. Jest bardzo zamętlowana runda. Nie wiesz co robić, ale się skoncentruj. Nie płakusiamy. Minuta 30 minęła. Okej, tu jest pokój ducha, dlatego że mamy mroźny oddech, w porządku. Ale widzicie, ten pokój ducha co chwilę się zmienia. Co chwilę jest na skraju 5 stopni i ja nie wiem, czy ja tu mogę szukać dowodów. A ja szukam, szukam i to wszystko na marne idzie, nie? 2 minuty minęły, dobra, 2 minuty minęły. Ej, jest szansa, że to będzie po prostu spirit. Jeżeli po 3 minutach schanci, dobra, no dawno nie mieliśmy takiej przyjemnej niespodzianki. Ile tu jest stopni? Nie mówcie, że znowu zmienił, ej. Hunt. Znowu zmienił, kumacie, dobra, nie minęły 3 minuty, nie? Wątpię, że to Mailing, słychać te kroki. Możliwe, że to jest mara, jak tak zmienia, że w sensie, że zmienia tam, gdzie jest zgaszone światło. Ciekawa koncepcja, wątpię, ale może jakimś cudem masz rację. Jakby 2 razy kroki było słychać, tak, tak wiecie, stąpną. Dobra, nie mamy dowodu, więc trzeba się troszeczkę może sprężyć, tylko z czym? Potencjalnie z odciskami palców może, mogę się pospieszyć. Tu możemy jedną sól chociaż zostawić i to przetestować. No ciekawa runda, naprawdę ciekawa runda. Nawet nie mogę pokoju znaleźć, to już jest dziwne, nie? Że tak długo trwa samo w sobie znajdywanie pokoju. Hunt! Jest u góry? Nie, tu! Mam drugie kadzidło, całe szczęście. Ej, tutaj musiałem się opanować, wziąć głęboki oddech i naprawdę uciec. Zaskoczył mnie samym faktem, że jest na dole. A gdyby tego było mało, w złą stronę zacząłem uciekać. Musimy znaleźć pokój. Ja pierdolę! Wyskoczył mi na twarzy, błagam, ja nie chcę tego przegrać. Ja nie chcę tego przegrać, bo tu się za dużo dzieje. Co chwilę duch zmienia pokój. Był u góry, potem u góry w innym pokoju, potem znowu w tamtym, potem znowu w tamtym, potem znowu, a teraz zszedł na dół. I ja nawet nie mam jednego dowodu, a już się wysprzęgliłem z 2 kadzidł. No co jest grane? No nie, ej. Ja czuję, że to jest ta runda, w której przegrywam, nie? Czuję, że to jest ta runda, w której przegrywam. Ja nie chcę tego. Ja naprawdę się staram, żeby nie odwalać sypu w tej rundzie. No ale co poradzę, że to takie gówniane jest? Wezmę 2 leki. Ej, dobra, kurde, masakra jest. Masakra jest, no ta runda jest na wagę złota. Ja czuję, że ona będzie problematyczna. Jak to będzie on Rio, to się popłaczę, nie? Co? On Rio! Jaki ja cię nienawidzę! Jaki ja cię nienawidzę, on Rio! Banshee jakimś cudem, że za mną łazi, nie wiem. Wydaje mi się, że prędkość jest bardzo jednolita. I to nie jest żaden duch, który zmienia prędkość. Szczególnie taki Rajo byłby szybszy przy przedmiotach. A tutaj nie był, ja bym Raju wykreślił, nie? Onryo właśnie to może być, no też tak czuję, tak się zachowuje jak taki śmieć właśnie jak Onryo, nie? Dobra, a więc tak, mamy krucyfiks, który możemy jeszcze gdzieś obłożyć. Nie wiem skąd przychodzi ten dół, postawię tutaj krucyfiks. Pójdę po 5. Jezu, mamy dowód! Wyobrażacie to sobie! Wyobrażacie to sobie! Taka zesz... Ta runda losowo wziąłem IMF-a do ręki, bo myślałem, że to termometr i nagle mamy IMF 5. Po pierwsze, jakim cudem, co tu niby dało IMF 5, a po drugie, czemu ten IMF nie był słyszalny bez wzięcia go w rękę? I widzisz, gościu, nie było wcale doców. Nie było doców, bo może być tylko jeden dowód. Więc skoro jest IMF, to nie było doców, bo to się wyklucza. Dobra, super, mamy dowód. Jakim cudem, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Mamy już wykreślone sporo duchów, fajnie, okej. Ej, zajebiście, patrzcie jak te duchy wyglądają. One są wszystkie bardzo łatwe do zgadnięcia. Dobra, chyba jednak mamy tę rundę, matko, jaki kamień z serca. Ja już myślałem, że to jest moja, wiecie, no. Muszę sprawdzić sól, czy to nie jest wright. Ej, a pamiętacie, że ja czułem, że to może być spirit? Tylko ej, moment, to nie może być spirit, bo my sprawdzaliśmy. Sprawdzaliśmy i schandził przed 4 minutami, przed 3 minutami. I shade, moim zdaniem, to też nie może być, bo stałem w jego pokoju, jak śmieć zrobił mi hunta. Ale jeszcze nie będę wykreślał, bo shade to jest taki dziwny duch, którego tak naprawdę bez wiadomości, ile masz dokładnie psychiki, ciężko w 100% wykluczyć. Na czym się teraz chcę skupić? Na soli i na tempie ducha. Dobra, sól i tempo ducha. Muszę znaleźć pokój. Tylko czemu tu był IMF? Tu jest wszystko pro... Nie, nie wszystko, ale trochę jest porozrzucane. Tu nie przeszedł. Ani razu. Mamy tu sól, tam sól.
To może być mimik? Mimik ma IMF? Nie ma. To nie może być mimik. Super. To gdzie jest duch? Duszku, duszku. He. Wiecie, bo wołam go jak psa. Essa. Sigma. Thomas Sherwick. Mafia. Dobra, moim zdaniem to są twinsy na pierwszy rzut myśli. Bo zwróćcie uwagę na to, że tam jest pokój ducha, a on rzuca tutaj. Czyli paranormalne aktywności w różnych miejscach domu. Kumacie? Tutaj stoję przy krucyfiksie, więc jestem bezpieczny. Mogę zapalić światło, żeby aż tak nie traciła mi się psychika. Zgasił światło, zrobimy event. Spadła mi psychika, mocno spadła mi psychika od tego eventu. No i jest. Dobra, mamy tutaj ducha. Ten duch nie pokazał się w fizycznej postaci. Duch nie pokazał się w fizycznej postaci. Shade tak często robi, a to może być shade. Wiecie co, pójdę po świeczkę, bo mi się nie podoba to, co tu się dzieje, że mam pogaszone światła. Wright. To jest Wright, nie przeszedł przez sól. Mamy to chyba, dobra? Gościu napisał na czacie twinsy, jedź. Twinsy przecinek jedź. I co powiesz Zixu? No powiedz Zixu, powiedz Zixu, co powiesz? Tak, nie przeszedł przez sól, ej. No to musi być Wright. Powiem szczerze, jestem zaskoczony, bo naprawdę ten duch robił dosłownie. Pokój był w kuchni, a tutaj rzucał przedmiotami. Totalnie to wyglądało jak twinsy. No ale to nie są twinsy. Na moich oczach przeszedł przez sól. Widzieliśmy to wszyscy. No więc wychodzi na to, że to jest 100% Wright. Ale kamień z serca spadł. Ale to jeszcze nie pierwszy, nie ostatni kamień. Jeszcze przystał ponad 20 kamieni. Jeden spadł. Niech spada to dalej. Znam ją na plaży w Redemar. Show i mówię bari, a na re pokażę śpiewanie. Dobra, koniec śpiewania, skupienie. Sprawdzamy wszędzie, gdzie jest duch potencjalnie. Nie ma tutaj, tu jest niższa temperatura niż w innej części domu. Odnotowałem, dobra. Ej, bo ja szczerze czuję się mega wyluzowany. Wygrywamy tyle gierek, że ja się czuję wyluzowany. Ja wiem, że ja zaraz przegram i będę płakał. Skup się, nie chilluj, tylko się skup. Wydaje mi się, że duch jest w piwnicy. Tak czuję, bo tam była najniższa temperatura z całego domu. Jeszcze sprawdzę tutaj, bo nie wiem, czy byłem w tych wszystkich pokojach. Jak przegrasz, to wysyłam 10 zł. Dobra widzowie, koniec challenge'u. Sorry Skawa, sorry Gambipty, sorry reszta, ale to koniec. Weźmy to, weźmy ten IMF mnie kusi, ale weźmy książeczkę. Ej, no okazuje się, że ten duch faktycznie jest w tej piwnicy, bo tam był event i rzucił ostro, ej, zaczął rzucać takim sporym zaangażowaniem, bym powiedział. Dawaj Spirita. Nie ma Spirit Boxa, dobra. Ale mamy tu kamerę i docy, to tak. Pójdziemy do vana po sól, po krucyfiks i sprawdzić przez kamerę, czy nie ma orbów i czy nie ma doców. Dobra, sprawdzam teraz sobie kamerą. Rzucił moją książką, niedobrze. Powiem szczerze, że czuję, że zrobię ten winstick. Trochę jak w randze w League of Legends. Że czujesz, że masz zrobić rangę w LoLu i masz takie, a wygrałem już 10 meczy, to wygram następne 20. I wtedy zaczynasz wszystko przegrywać, nie? I ja czuję teraz, że a na luzie zrobię to 30 winstricka. I co potem, i co potem? I tak zaczynam się martwić, a prawda jest taka, że nawet pewnie nie zrobię tego winstreaka. Jeszcze się okaże, że akurat wbrew pozorom, tak jak... Bo ja, nie ukrywajmy, mam farta na streamach do takich epickich gierek. Że akurat na przykład 20 gra na tym winstreaku to byłaby gra, która jest mega trudna, nie? Tak mega, mega. A ciekawe, czy akurat wbrew pozorom... Przeszedł przez sól, czy wbrew pozorom akurat tym razem będzie tak, że na przykład zgadnę 20 ducha w minutę. Nie ma odcisków, ale rzuca dużo. IMF jest 2. Przeszedł znowu. Dobra, tu powinniśmy być bezpieczni. Mówicie, że były docy. No, dawaj duszku, pokaż się. Powiedz, że moi widzowie mnie nie okłamali. To też będzie znaczyło, że to nie jest gorilla od razu. Dawaj. Dalej jest mroźne. Zero. Widzowie, jakie docy? Jakie docy? Tu będą mroźne temperatury zaraz. No! Kłamczuszki z czatu, jak ja wam nie ufam nigdy, nie? Jak wam nie można ufać? No dobra, no to zobaczmy. Jean przyspiesza, jak idziesz w jego stronę. Revenant, bardzo prosty, potem wyjaśnię, nie chcę mi się teraz tego tłumaczyć. Jak idzie do ciebie, to szybszy, jak nie, to wolny. Demon,
Hantuje co minutę 15, jeżeli spalisz kadzidło. Juraj zamyka drzwi, hantu jest szybki w mroźnych temperaturach. Oni bardzo często widać i nie robi tego eventu. Tego śmiecia nawet nie będę komentował. Dziękuję ci, Skawa! Jeszcze raz użycie cię, mimo tego, że przegrasz, obrażę się. Koncentrata do szrada, nie ma innej osoby, która mogłaby to zrobić poza tobą. Understandable? Skawa! Ja po prostu muszę się pobudzać i przypominać sobie, że istnieje możliwość przegranej. Bo jeżeli będę egotopem, który będzie wierzył w to, że zawsze wygra, to w końcu się na tym przejadę. Trzeba sobie przypominać, że wymaga koncentracji zwycięstwo, a nie fajrantu. Dziękuję ci bardzo za wsparcie, bracie. To może być też mimik, ale nie ma orbów, więc wykluczyłbym mimika. Moroj nie będzie, dlatego że Moroj ma wymuszony dowód Spiritbox. Czyli tak, nie mamy doców, mamy mroźne temperatury, musimy czekać na hanta, musimy wziąć zasrane świeczki, jak ja tego Onryo śmiecia nienawidzę. Musimy wziąć świeczki i na hancie sprawdzić prędkość ducha w piwnicy, gdy nas nie widzi i gdy nas widzi i ogólnie prędkość ducha. Do tego musimy przyjrzeć się mu i sprawdzić, czy to nie jest oni. Bo oni bardzo często widać. Oni są mocno widoczni na hancie. I teraz kwestia jest taka, to wszystko można zrobić za jednym huntem, a jeżeli w ogóle nie będzie eventu i będziemy mieli poczucie, że to jest oni, to w ogóle jesteśmy w domu, to wtedy już jesteśmy w domu w ogóle, nie? Stawiam tu świeczunię, może bardziej tu nawet. Korki są wyłączone, to nie jest dżin, dobra. Chwilę postoję przy wyłączonych korkach, bo jak znowu będzie event i będzie mu leciała para z ryja, to będę wiedział, że to jest Onryo. Onryo, nie odzywaj się do mnie. Nie chcę się z tobą rozmawiać, Onryo. Te rzeczy są niepotrzebne, skupmy się. Jedna świeczka zgaszona. Czemu zwykły termometr? Jak zwykły? Druga zgaszona i krucyfiks spalony. Zgasił dwie świeczki i był hunt. Nie zgasił trzech. Nie wiem, czy to może być Onryo. Jeszcze popatrzę. Jeszcze popatrzę. Z ryja para? Nie było. Nie było z ryja pary. Póki co. Możliwe, że jeszcze niewystarczająco czasu minęło, ale nie było z ryja pary. Na razie jesteśmy w dobrej sytuacji. Nie wiem, czy to jest Onryo. Z jednej strony powiedziałbym, że nie. Jestem zestresowany. Bo trzech świeczek nie spalił, więc nie powiedziałbym, że to jest Onryo. Ale jeszcze patrzmy. Mi też kiedyś tylko dwie spalił i był Onryo. No właśnie, mi chyba też, nie? On wcześniej zdmuchnął, spaliłeś i potem dwie, więc trzy. To prawda, ale teraz już nie. Zobacz, ale teraz już nie. Jak mam to rozumieć? Event? Bez stresu, to był event. No zobaczcie, no dobra, ale rozumiem, że jak duch hantuje, to resetuje się licznik świeczek, tak? Więc ja bym powiedział, że to już nie jest Onryo. Ja bym powiedział, że to nie jest Onryo. No bo schancił, zgasił jedną świeczkę i znowu schancił. To są twoje słowa, bracie. No i zobaczcie, teraz nie zgasił żadnej świeczki i był hunt. Mogę z czystym sumieniem wykreślić Onryo, prawda? Nigdy nie możesz Onryo skreślić. No właśnie się zastanawiam. No raczej tak, ale zawsze to takie naciągane. Słuchajcie, powiem wam tak. Onryo, 3 złote. Nie, Onryo, nie. Nie, bo ja tego nie zniosę psychicznie, widzowie. Ja tego nie zniosę psychicznie po prostu. Ja siedzę i patrzę się w te świeczki jak głupi. Siedzę i patrzę. I gość przed sekundą schancił, nie gasząc żadnych świeczek. To nie może być Onryo, no. Na ten moment przestaję sprawdzać Onryo. Budzimy się, okej. Budzimy się. Na ten moment przestaję sprawdzać Onryo. Wierzę, że to nie on, ale jeszcze go nie wykreślę na 100%, nie? Jeszcze go zostawię. Niech będzie hunt. Zagramy, tak, drogą eliminacji zagrajmy. To nie będzie shade, bo nie dość, że pokazywał się w postaci fizycznej, kto robił eventy w naszym pokoju. Ani razu nie było jeszcze tego. Więc wydaje mi się, że to nie będzie oni. Musimy sprawdzić przede wszystkim prędkość ducha. Prędkość ducha musimy sprawdzić. Dziękuję za notację. Spalił mi krucyfiks w dłoni, bo go wyjąłem, nawet nie miałem takiego zamiaru. To teraz mamy problem. Słuchajcie, nie mamy żadnego krucyfiksa. Czy świeczki były zgaszone? Nie, ale czy ten pokój dalej jest tu? Minus 8, tak. To nie powinien być Onryo. Żadna świeczka nie zgaszona, był hunt. Spalę kadzidło dla pewności. Proszę o stoper. Miejcie stoper w zanadrzu. Ale dziwny dźwięk on wydaje. Okej. Moim zdaniem
To nie jest Yurei, bo zamknął drzwi podczas Hunta. Dobra, 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 okej, okay, mieliśmy Hunta. Powiem szczerze, bardzo dziwne dźwięki. Huntu odpada. Tam jest mroźna temperatura, a on wcale nie zapierał, a powinien. Revenant odpada. Okej, okay, to już są ważne informacje, to już są ważne informacje. Spaliłem kadzidło, mam nadzieję, że ktoś odpalił. Ej, ktoś odpalił? Moim zdaniem też to nie będzie demon, ale upewnijmy się. Uważam, że to mogą być twinsy, bo był stosunkowo szybki ten duch, tak dziwnie, tak lekko szybki. A, nie był szybki, bo sól była. Możliwe, nie? Jest szansa, w sumie przeszedł po tym wszystkim, jakby bez żadnego spowolnienia. To tak jakby zapierał, a tu była sól. Chyba, że wcześniej przeszedł przed tą sól na evencie. Hunt? Jest Hunt? Dobra, czyli to nie demon, tak? Po minucie 30 i nawet nie wydaje nam się, że to jest demon. Okej, okay, okej, okay, czyli demona wykreślamy. Czy zamyka drzwi? Nie wiem. Ile mam kadzidł? Jeszcze dwa. Krucyfiksów już nie mam. Muszę sprawdzić tempo tych duchów. Onryo, no wykreśliłbym. Onryo bym po prostu po chamsku wykreślił. Wydaje mi się, że nie ma szansy, że to jest on. Najbardziej podejrzewałbym oni. Dlatego, że ani razu nie mieliśmy tego eventu i jeszcze nie przyjrzeliśmy się temu duchowi ani razu. Ja uważam, że największe prawdopodobieństwo jest na Oniego. Jak wejdzie mi na twarz, to się popłaczę. Po prostu na wizji normalnie będą mi łzy lecieć. Jak teraz tu wejdę i na twarz mi wejdzie ten duch. Przyjrzyjmy się temu duchowi. Ucieknijmy z nim tutaj. Niech on wyjdzie z piwnicy. Uciekniemy z nim tu. Oni, 3 złote. Dzięki Oni. O nie, to jednak nie oni. Muszę wejść i się po prostu przyjrzeć temu duchowi bardzo dokładnie. Czy przypadkiem nie widać go tak często, jak zwykle widać o niego. Mamy? Super. Ale zapierdala. Nie wiem, czy to przez to, że mnie widział, że się rozpędziłem. Ej, dziwne. Musiałem spalić kadzidło, strasznie biegł. Moim zdaniem nie ma opcji, że to jest oni. Nie ma opcji, że to jest oni. Patrzyłem na tego ducha bardzo skrupulatnie na niego patrzyłem. Ej, ja jestem strasznie zestresowany tym win streakiem. Coś czuję, że dzisiaj duże wyzwanie przede mną, żeby z kawy nie denerwować. Jak na moje, to nie jest oni. Dlatego, że faktycznie słabo go było widać na tym huncie. Dużo mi, mało migał, nie? Ale z drugiej strony, weźmy sól, może ona by nam pomogła na takim huncie i może weźmy też lek, żeby potencjalnie ganiać się z nim wokół stołu. Yurei, 2 eventy i hunt, halo. A ja nie wiem, co to znaczy, frycek. No okej, okay, no może tak było, ale każdy duch może zrobić 2 eventy i hunt, halo. Może huntu, bo wyszedł z zimnego i był szybki. No może, ale wcześniej nie był taki szybki, kumasz? Jeszcze jedna próba. Poganiajmy się z nim wokół stołu. No dobra, twinsy jeszcze ewentualnie mogą być. Macie rację, twinsy, to... Dobra, słuchamy. Bardzo normalne tempo. Ja wiem, że wy myślicie, że to twinsy, bo teraz był wolniejszy, a wtedy był szybszy. Ale mi się wydaje, że on wtedy był szybszy. Przestań przysięgać na mamę, człowieku, na tym czacie, że to twinsy. Mi się wydaje, że on wtedy mógł być taki szybki, bo po prostu się rozpędził patrząc na mnie. Wiecie, o co chodzi? A dalej nie było eventu. Dalej nie było eventu o niego. Dziękuję ci, Skawka! No to jeszcze cierpliwości, no bo ten duch znowu zaraz chęci i znowu będzie szybki, prawda? Ja mimo wszystko dałbym teraz na o niego. Na o niego bardziej bym dał. Dziękuję ci bardzo, Kasix. O, pierwszy subik od Kasix. Musisz doścignąć Merganiego, bo ma już chyba z 11 miesięcy. Dobra, moment, bo jest teraz hunt. Szybszy. Mergani odkrył mój wielki talent już rok temu. Popatrz. Ale trendsetter. Twinsy. Definitywnie. Mimik nie ma opcji. Jak na moje, można teraz z totalną pewnością stwierdzić, że to są twinsy. Bracia i siostry, zachęcam do wysyłania emotek na czacie, aby wspólnie świętować
to, że razem ze mną wygrywacie. Wygra ten, kto utrzyma szczyt. Udział, ktoś przykryje się wam.